Dobry wieczór. Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Od jutra na pogodę w Polsce będzie wpływać układ wysokiego ciśnienia z nadzachodniej Europy, a z zachodu popłyną do nas dużo cieplejsze masy powietrza. Co to dla nas oznacza? Wyraźną poprawę pogody. Już dzisiaj w nocy będzie dużo pogodniej niż ostatnio, zwłaszcza na zachodzie i na północy Polski. W regionach centralnych, a także na wschodzie chmur będzie jeszcze sporo i mogą tu wystąpić przelotne opady deszczu, a na krańcach wschodnich również burze. Temperatura w nocy od 14 do 16 stopni. W regionie łódzkim ta wyższa wartość, czyli całkiem przyjemne 16 stopni. Sporo chmur nad naszymi głowami, powoli będzie się przejaśniać i rozpogadzać, a na krańcach wschodnich, przede wszystkim w okolicach Skierniewic czy Opoczna, spodziewamy się przelotnego deszczu, a być może również burz. W czasie wyładowań wiatr będzie przybierać na sile, poza tym ma być słaby. Ciśnienie coraz wyższe. Jutro, jak już zdradziłam, poprawa pogody, dużo więcej słońca niż ostatnio, chmury będą się pojawiać, ale nie groźne i nie powinno z nich padać. Wyjątek ma stanowić nizina szczecińska, tutaj delikatne, przelotne opady mogą się zdarzyć. Również tutaj, a także w okolicach Gdańska, najniższa temperatura 20 stopni, a najcieplej będzie w głębi kraju 25. W naszym regionie to również bardzo pogodny, spokojny i słoneczny dzień, no i będzie ciepło, choć bez upału, 25 stopni w cieniu. Wiatr powieje słabo, ciśnienie przekroczy 1014 hektopaskali i to wszystko bardzo korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. A co czeka nas w kolejnych dniach? Czy wrócą do nas upały? Na ten moment w prognozach ich nie widać. W przyszłym tygodniu temperatura wyniesie od 21 do 24 stopni. I jak widzimy, to będzie tydzień z kapryśną pogodą. Będzie dużo chmur, często będzie padać deszcz, a także będą się zdarzać burze. Najwięcej spodziewamy się ich w środę. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia!